Wysoki Sejmie, w tym tygodniu mija 100 dni od czasu powołania rządu koalicji 13 grudnia z Donaldem Tuskiem na czele. Dziś Donald Tusk jest nieobecny, a chciałem właśnie się zwrócić do Donalda Tuska z pytaniem, gdzie są zrealizowane konkrety, gdzie jest zrealizowane 100 konkretów, które obiecywał Donald Tusk. Proszę Państwa, to nie 100 konkretów, tylko 100 kłamstw. Oszukaliście wyborców, kiedy szliście do wyborów składając obietnice. Jesteście niewiarygodni. Wasza wiarygodność sięgnęła dna i puka od spodu. Ale my, proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył 8 sensownych propozycji w postaci projektów ustaw. Dlatego domagamy się, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu z tego katalogu, z tego spisu zrealizowane zostały między innymi projekty dotyczące 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, dziękuję babciowego, bardzo, a także dobrowolnego ZUS-u. A więc koalicja 13 grudnia, do dziękuję roboty. Dziękuję bardzo, panie pośle. Drodzy Państwo, przyznaję, wczoraj wieczorem dla Państwa informacji wpłynęło 8 projektów ustaw zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Trafiły do analiz, tak jak to się dzieje z każdym projektem sejmowym. Nie mogą być w związku z tym rozpatrywane na tym posiedzeniu Sejmu, co jasne, bo muszą przejść dokładnie ten sam tryb, które wszystkie projekty legislacyjne przechodzą. Jako kolejny chciał zgłosić się z wnioskiem formalnym pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Panie marszałku, najliczniejszego od 556 lat polskiego Sejmu. Panie nieobecny premierze, dzisiaj rolnicy zablokowali polskie miasta, gdyż nie spełnił pan żadnej obiecanej im obietnicy, żadnej ani jednej. Panie premierze, rok temu na Zamojszczyźnie, na spotkaniu z rolnikami, mówił pan, że można wprowadzić cła. Pytam się, gdzie są te cła? Gdzie jest ustawa kaucyjna, którą państwo w ubiegłym roku razem z PSL-em podpisali? Panie premierze, rok temu w Wielkopolsce mówił pan, że to, że pomagamy Ukrainie, nie oznacza, że przez granicę polską może przejeżdżać wszystko, że mają być szczegółowe kontrole. I co rolnicy z Wielkopolski ujawnili? Że teraz przepuszczają państwo rzepak z niedozwolonymi substancjami. Rok temu rozrywał pan jak rejtan szaty, mówiąc o tym, że zboże jest tylko po 1050 zł. Dzisiaj na Zamojszczyźnie kosztuje 530 zł, a pan nic z tym nie robi. Panie premierze, zostawił pan rolników, którzy kilka miesięcy temu panu zaufali. Dlatego składam wniosek formalny o przerwę i informację nieobecnego pana premiera, co się dzieje z cłami, co się dzieje z kaucjami, co się dzieje z pomocą. Dziękuję bardzo. Nie, panie pośle, ale wniosek o przerwę już głosowaliśmy. W związku z powyższym nie ma żadnego powodu, żeby głosować go raz jeszcze. Nie będziemy... Z wnioskiem przeciwnym, jeżeli nie został złożony wniosek, a nie został zgłoszony wniosek formalny, bo wniosek o przerwę już był, nie możemy dopuścić wniosku przeciwnego. Teraz poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę, panie pośle. A jako następny przygotuje się pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, zgłaszam się z wnioskiem formalnym o odroczenie obrad celem dania czasu Klubowi Prawa i Sprawiedliwości na opamiętanie się i rachunek sumienia dotyczący spraw rolnych. Otóż, drodzy Państwo, w 2020 roku złożyliście Krajowy Plan Strategiczny liczący ponad 1400 stron. Nikt z Was go nie czytał, nikt go z Was nie analizował. A mimo to cieszyliście, że jako pierwsi dostaliście zatwierdzenie przez komisarza Wojciecha Suskiego i Komisję Europejską. To w tym krajowym planie strategicznym są zawarte ekoschematy, to w tym krajowym planie strategicznym zawarta jest warunkowość,
to także czas najwyższy, żeby pan premier Morawiecki nam tutaj wytłumaczył, dlaczego wśród kamieni milowych zgodził się chociażby na podatek od SUV-ów już w 2025 roku, od wszystkich samochodów spalinowych już w 2026 roku. Sami żeście akceptowali, podpisywali wszystkie te ideologiczne, ekologiczne obostrzenia, a teraz bijecie na alarum. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Poddam teraz ten... Aha, bo jeszcze był wniosek przeciwny, pan poseł Wipler był pierwszy. Z wnioskami przeciwnymi było ich dużo, ale pan poseł Wipler niewątpliwie był pierwszy. Bardzo proszę, panie pośle. Można, bo był wniosek formalny, odroczenie. To jest jeden z katalogu wniosków. Proszę panie bardzo. Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek przeciwny, żadnych przerw dzisiaj, ponieważ mamy unikalną szansę przegłosować podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Pan marszałek Hołownia po ponad 100 dniach spełnił swoją obietnicę, za co bardzo dziękujemy. Pamiętamy, jak Konrad Berkowicz wręczał tutaj panu marszałkowi uszka, mając nadzieję, że one zostaną wyjęte na święta, a przed tymi uszkami z zamrażarki zostanie wyjęta nasza ustawa Konfederacji o podniesienie kwoty wolnej od podatku. To się dzisiaj dzieje. Dajmy szansę rządowi, dajmy szansę większości spełnienie tej kluczowej obietnicy, którą chciała się Koalicja Obywatelska konkurować o wyborców z Konfederacją. Ja powiem więcej, dajmy szansę, żeby już dzisiaj pracować nad projektem, który ma dać szansę na wakacje od ZUS-u. I poprawimy ten projekt, który przyszedł wczoraj przed rząd. Zróbmy dziękuję, coś dla Polaków, panie pośle. Dla polskich podatników merytorycznych. Dziękuję. Dziękuję za uszka, dziękuję za pana wniosek. Został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam go teraz pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów, za 49, przeciw 375, wstrzymało się 2. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Wniosek formalny chce zgłosić teraz poseł Jakub Rutnicki w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad. I żeby tutaj pan poseł Błaszczak stanął, bo przed chwilą powiedział o wiarygodności. Wiecie, jaką ma Błaszczak wiarygodność? 0,5%, bo tyle załatwił, w cudzysłowie, pieniędzy, jeżeli chodzi o produkcję polskiej broni. 0,5. Do 13 grudnia przygotowaliście te wnioski. Pan mówi o konkretach, wy 0,5%. Koalicja Obywatelska, 600 miliardów dla Polski. Takie są fakty. Poseł Gębicka była pierwsza. Nie, ja wiem, poseł Gębicka była pierwsza. Z wnioskiem przeciwnym miała być pani poseł Gębicka, ale ustąpiła panu przewodniczącemu Błaszczakowi. Panie marszałku, Wysoki bardzo Sejmie, proszę. Możliwości Tuska wynoszą 20%. Z sumy 11 milionów euro Tusk i ta ekipa załatwili 2 miliony euro. Takie są wasze możliwości. Takie są wasze możliwości. A chwaliliście się. Donald, król Europy, Tusk. 20%. Tylko 20%. Porażka totalna. Dziękuję bardzo. Nie, bo już był wniosek przeciwny do pana wniosku. Zgłosił pan wniosek. Kończymy wnioski. Zgłoszony został wniosek o zmianę sposobu prowadzenia. Ej, spokojnie. Spokojnie, proszę państwa. Pan poseł Rutnicki zna drogę. Panie pośle Mosiński, bardzo proszę. Bez żywej dyskusji. Pana gestykulacja stwarza zagrożenie dla siedzących obok parlamentarzystów. Drodzy państwo, jeszcze raz tylko przypomnę, wiem, że wnioski formalne to tak naprawdę wystąpienia w sprawach bieżących. Mam nadzieję, że kiedyś wystarczy nam konsekwencji, żeby tę sprawę unormować i żeby posiedzenia zaczynały się po prostu od normalnie wygłaszanych przez kluby i koła wniosków czy uwag w sprawach bieżących.
i żebyście państwo nie musieli być stawiani przed sytuacją, w której udajecie, że zgłaszacie wniosek formalny, który nim nie jest, już mówiąc zupełnie wprost. Artykuł 184 regulaminu Sejmu wyraźnie wylicza, co to jest wniosek formalny i jak może być składany. Uchwalenie tajności posiedzenia, zamknięcie listy mówców, zamknięcie dyskusji, przejście do porządku dziennego, odesłanie do komisji, głosowanie bez dyskusji, zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji, ograniczenie czasu przemówień, stwierdzenie kworum, przeliczenie głosów. Będziemy trzymali się tej zasady, dopóki konwent i prezydium nie zdecydują, że chcą tę sytuację ucywilizować i zmienić. Żeby każdy na początku Sejmu mógł się wypowiedzieć i żebyśmy nie musieli dopuszczać do sytuacji, do których dopuszczać byśmy nie chcieli. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Są to zmiany w składach osobowych komisji sejmowych zawarte w druku nr 256. Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 20 ust. 1 regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 256? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 430 posłów, za 428, nikt nie był przeciw, wstrzymało się dwóch. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Przystępujemy teraz do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim, druki nr 208, 227 i 250. Proszę pana posła Mirosława Maliszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie marszałku, panie marszałku.